Dzień dobry, studio Reymonta Ekstra. Pogoda zaskoczyła drogowców, pogoda zaskakuje kluby z Ekstraklasy, odwoływane mecze. No i zaskoczył również Radosław Sobolewski. Wisła przegrywa w Niecieczy. Radosław Sobolewski podaje się do dymisji. Na konferencji prasowej powiedział, że był to jego ostatni mecz w roli trenera Wisły Kraków. Ze mną Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Cześć Bartek. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Witam cię, Grzegorz. Dzień dobry. Dziękuję panowie za tą dyspozycyjność. Zgadaliśmy się bardzo późno w nocy, ale działamy mocno. Wielkie ukłony dla Mateusza, który nas tutaj dzisiaj realizuje. Wielkie dzięki, że udało się spotkać w sobotę. Wielkie dzięki, że jesteście wy na czacie. Za chwilkę będziemy sobie tutaj rozmawiać na ten temat, co się wydarzyło. Wypuściliśmy też również ankietę stricte zabawową. Tutaj nie mamy żadnych przecieków na temat jakichś potencjalnych nazwisk, ale wrzuciliśmy ankietę, kogo chcielibyście mieć w roli nowego trenera. Są tam nazwiska Kazimierza Moskala, Leszka Jużyńskiego, Janusza Niedźwiedzia oraz czwarte nazwisko mi teraz uciekło, ale to znajdziecie sobie na czacie. Janusz Niedźwiedź, o, teraz sobie przypomniałem, więc takie odpowiedzi macie w ankiecie, ale przypominam jeszcze raz, że to nie są żadne typy, jakieś newsy, tylko stricte zabawa, więc zapraszam do głosowania. Grzegorz, na ile jesteś zaskoczony tym, co się wydarzyło wczoraj w Niecieczy? Znaczy, troszeczkę jestem zaskoczony, bo myślałem, że jednak trener Sobolewski wytrwa do końca roku i generalnie, że sam się nie podda, ale myślę, że no, to musi jednak działać to, co się dzieje wokół klubu na niego. To jakie są reakcje kibiców na jego pracę. Ja myślę tak teraz już z perspektywy czasu, że gdyby nie ta końcówka meczu z Katowicami, gdyby Wisła ten mecz przegrała, tak jak się zanosiło, to on taką decyzję ogłosiłby tydzień temu już w piątek. Tak mi się wydaje, że tak by zrobił. No po prostu myślę, że jednak no, w pewnym momencie zobaczył, że nie jest w stanie tej drużynie w żaden sposób już pomóc, że nie ma na tą drużynę żadnego wpływu, że nic co planował, nic co zakładał nie jest realizowane na boisku i no i tyle, no po prostu poddał się. Bartek? Myślę, że przytłoczyła go wczorajsza postawa zespołu, że to był główna przyczyna tego. No Wisła wczoraj zagrała fatalny mecz. Myślę, że jest tylko jedno spotkanie w tym sezonie, które może stawiać szranki na miano najgorszego z tym, co... Od Romopole u siebie, tak? Nie, właśnie nie. Nie uważam, że od Romopole był tak tragiczny mecz. Wisła grała tam dziesiątkę, przez większość czasu prowadziła przy jakiejś tam dozie szczęścia i braku indywidualnych błędów w końcówce. Nie musiała tego meczu przegrać. Mam na myśli mecz w Tychach. Tam po prostu był to no, tak katastrofalny mecz, szczególnie w pierwszej połowie i tak samo było wczoraj. Bardzo słabe spotkanie. To jest jakby jedna strona medalu. Tym bardziej, że trener Sobolewski przed meczem był pełen optymizmu, tak może optymizmu, zapału takiego. Bardzo mocno wierzył w to, że ta końcówka będzie udana. Ja z nim rozmawiałem dosyć długo. Nawet nie na samej konferencji jeszcze tej przedmeczowej, przed wyjazdem do Niecieczy, ale przed nią, po niej chwilę. I on naprawdę wierzył, że ta końcówka będzie udana. I mówiąc brutalnie, no dostał takiego strzała wczoraj od swoich zawodników, którzy no przeszli koło tego meczu. Zresztą myślę, że słowa kapitana drużyny Alana Urygi są tutaj znaczące, który mówi o braku zaangażowania drużyny. No to jest coś chyba niedopuszczalnego na każdym poziomie zawodowego sportu, czy w ogóle sportu. No. To Bartek pociągnął. Więc to przytłoczyło, no do tego doszła pewnie cała ta otoczka, bo mimo zakazów jakichś tam zorganizowanych grup, wczoraj było naprawdę dużo kibiców Wisły na stadionie, wyrażali głośno swoje niezadowolenie, ale to myślę, że to nie jest kwestia tego, że nie wiem, ten Sobolewski się obraził na kibiców i dlatego powiedział, że rezygnuje. Jeżeli w jakiś sposób się to do tego przyczyniło, to może była to jakaś tam kropla przelewająca czarę goryczy, natomiast podstawową sprawą jest to, jak zespół się, myślę, zaprezentował wczoraj, a zaprezentował się bardzo słabo. Pociągnę, Bartek, w takim razie ten wątek braku zaangażowania. Jesteś w stanie wskazać konkretnie, kto twoim zdaniem zawiódł, zwłaszcza wczoraj? Bo
jeżeli zawodnik nie potrafi, jesteśmy w stanie to wybaczyć, tak? To jest pierwsza liga. Domyślamy się, że te umiejętności nie muszą być na najwyższym poziomie, no ale jeżeli już mówimy o braku zaangażowania, no to już to jest coś karygodnego, coś niedopuszczalnego. Nie chcę szukać kozłów ofiarnych, bo tak naprawdę wszyscy zagrali słabo. No to nie jest tak, że my tutaj skażemy sobie teraz piłkarza X, Y, Z i powiemy, że to przez tego czy tamtego Wisła przegrała. Oczywiście no, były takie konkretne sytuacje, które doprowadzały na przykład do straty bramek, natomiast no, wszyscy mają coś, jak to można powiedzieć kolokwialnie, za uszami po tym wczorajszym spotkaniu. Nie ma tutaj kogoś, kto może powiedzieć z czystym sumieniem, że zrobił wszystko tak, jak by chciał i jest w pełni usatysfakcjonowany ze swojej postawy. To, co mnie irytowało, to czasami taki brak pełnej koncentracji. Jeżeli miałbym już tak wskazać konkretny przykład, no to przy drugim golu to miało miejsce. No, nikt nie wywierał na Ratonie aż tak wielkiej presji, żeby zagrał tak, jak zagrał. No, już kilka razy przy okazji meczu Wisły w tym programie o tym mówiliśmy, no, można naprawdę wymagać 100-150% koncentracji przez 90 minut raz w tygodniu od ludzi, którzy biorą za to dobre pieniądze. No, nie ma prawa tak zagrać zawodnik mający kilka opcji tak naprawdę wyboru, a zrobił jak zrobił. Ale to tylko przykład, nie chodzi o to, że tylko Raton zawalił ten mecz, bo na druga bramka idzie na jego konto, ale oprócz tego było jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby coś wykreować, coś strzelić. A gra Wisły wczoraj była po prostu momentami beznadziejna. Grzesiek, Radosław Sobolewski to jest tylko czubek tej góry lodowej, twoim zdaniem? Czy czubek czego góry lodowej? Bo Radosław Sobolewski ma w klubie swoją działkę do zrobienia. Działkę bardzo ważną, najważniejszą. Miał zapewnione odpowiednie warunki do pracy. Boisko z podgrzewaną murawą do treningów, które niewiele klubów teraz ma. Generalnie ośrodek treningowy, w ośrodku treningowym wszystko, co potrzeba do prowadzenia treningów. Prezes nie przychodzi mu do szatni, nie przynosi listy ze składem. Dyrektor sportowy nie dyktuje mu składu, robi co chce. Ma sztab szkoleniowy większy niż niektóre kluby w Ekstraklasie. Ma cały materiał analityczny, ma wszystkie narzędzie do tego, żeby pracować na najwyższym poziomie. Jego celem jest osiąganie dobrych wyników. Klub według mnie zapewnił mu praktycznie wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby osiągał cel. Oczywiście nie ściągnie mu Messiego, ale ściągnął mu piłkarzy jak na pierwszą ligę dobrych. Poza tym on akceptował tych piłkarzy. To nie było tak, że ktoś przyprowadził mu piłkarza i ma grać. On każdy transfer akceptował. Jeśli się na przykład nie przyłożył do tego, żeby jakiegoś zawodnika proponowanego przez Kiko obejrzeć dokładnie, przeanalizować, popytać też, tylko dobra, Kiko go przyprowadził, ja go biorę, to jest jego wina, bo on za to na końcu odpowiada. Dyrektor sportowy też, ale przede wszystkim trener. Ja nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla Radosława Sobolewskiego i dla wyników, jakie ta drużyna osiąga. Jeśli drużyna nie wychodzi na boisko w niecieczy i nie walczy, to znaczy, że ją źle przygotował mentalnie, źle pracował nad nią mentalnie. Tyle. On za to odpowiada. Wiem, że trudno jest ogarnąć 20 paru zawodowych piłkarzy z ogromnym ego i tak dalej, no ale na tym polega ta praca, żeby takich ludzi ogarniać. Ja nie widzę tutaj żadnego usprawiedliwienia, omówienie, że jest problem w klubie, a Sobolewski jest tylko jakąś tam ofiarą tego. Niech Sobolewski, jeśli coś powie, co mu nie pasowało, na przykład w organizacji klubu, i wtedy ocenimy, czy to rzeczywiście miało wpływ na jego pracę, na jego wyniki. Jeśli takich rzeczy nie ma, ja takich rzeczy nie dostrzegam, to nawet to, że był jakiś tam drobny poślizg, większy czy mniejszy w płatnościach, to też nie ma takiego według mnie istotnego wpływu, bo w pierwszej lidze w większości klubów tak jest. I tyle, no tak to jest. W Hiszpanii też w niższych klubach, w niższych ligach nie płacą, nawet są jakieś poślizgi finansowe nawet w klubach zawodowych w Ekstraklasie. To są problemy, które na krótką metę można rozwiązać. Oczywiście, jeśli taki problem niewpłaceniem przeciąga się w dłuższym czasie, to oczywiście to ma wpływ, ale nie taki jak był w Wiśle. Dlatego wiesz, szukanie takich usprawiedliwień, że w klubie jest źle, a Sobolewski jest tylko jego ofiarą, to jest dla mnie po
prostu uproszczenie. Sobolewski, powtarzam, miał stworzone wszystkie narzędzia do tego, żeby odnosić z Wisłą sukcesy, nie robił tego i tyle, no i podał się do dymisji. A gdzie ty, Grzesiu, takie głosy widziałeś, że on jest tego ofiarą? Bo szczerze mówiąc... Nie wiem, co chwilę się pojawiają wpisy, że to jest tylko wierzchołek właśnie Góry Lodowej, że Sobolewski nie jest problemem, że problemem jest właściciel, że problemem jest ktoś inny, nie wiem, dział marketingu, zły catering na stadionie, niepłacone faktury. Co piłkarze mają... którzy grali w Niecieczy wspólnego z tym, że i myślą o tym, że jakaś tam firma nie dostała pieniędzy od Wisły i nie zapłacona jest faktura na czas. Oni nawet o tym nie wiedzą. Dlatego to jest autonomiczny dział, sytuacja klubu jaka jest, może jest tam są jakieś problemy, na pewno są. Generalnie nie miała wpływu na to, jakie warunki do pracy miał sztab szkoleniowy. Według mnie zarząd klubu, właściciel klubu zapewnił mu optymalne warunki do tego, jak na pierwszą ligę, żeby osiągać sukcesy. No, ale to jest oczywiste, że zawsze na końcu, jeżeli jest trenera, rozlicza się koniec końców z wyniku. No, można mówić o stylu, o takim, śmakim, owakim, ale wiadomo, że na końcu się patrzy w tabelę, a to się po prostu nie zgadza. I oczywistym było, że jeżeli Wisła, bo tu rozmawialiśmy na ten temat kilka dni temu, no nie zacznie punktować na koniec sezonu, nie poprawi swojej sytuacji, to zapłaci za to trener. No, tak jest na całym świecie i nikt tutaj trenera z odpowiedzialności za to nie zwalnia. Jak widać po wczorajszych wydarzeniach, również on sam siebie z tego nie zwalnia. Więc no tak jest po prostu życie w tym fachu i nie można się na to obrażać. To nie jest tak, że Radosław Sobolewski nie jest bez grzechu, bo też popełniał błędy w swojej pracy i rozmawialiśmy na ten temat w tym programie wielokrotnie, chociaż zarzuca się nam w niektórych miejscach, że zakładamy różowe okulary, a tak nie uważam, żeby tak było. No cóż, Wisła w tym momencie znalazła się przed końcówką, czyli meczem w Pucharze Polski, który już w najbliższym tygodniu i dwóch ligowych do zakończenia roku na takim... No, zakręcie, wstrząsie, może to na krótką metę pomoże zespołowi, żeby właśnie zapunktować, a myślę, że trzeba usiąść i zastanowić się jednak mimo wszystko nie tylko nad tym, czy Radosław Sobolewski źle przygotował drużynę, czy drużyna obierała złą taktykę, czy cokolwiek innego i nie upraszczać sprawy, że wszystko sprowadzało się do osoby trenera, bo to jest droga donikąd. No, powtórzę to, co mówiłem w tym programie kilka dni temu, że Wiśle potrzebna jest głęboka analiza na temat polityki sportowej, bo po prostu skoro drużyna osiąga takie wyniki, jakie osiąga, to znaczy, że być może ona nie jest do końca najlepsza, skoro ci piłkarze nie są w stanie punktować regularnie. No, nie byli, już to wiemy, że tego nie zrobią w tym roku, w stanie wygrać trzech meczów z rzędu. No, nie da się wywalczyć awansu do Ekstraklasy, jeżeli się nie potrafi łapać takich serii. Tak, tylko tych piłkarzy ktoś wybierał i ktoś akceptował. Właśnie, panowie, to postawię tu na chwilkę, dajmy tu na chwilę kropkę, bo chciałem podzielić się z wami taką refleksją. Słuchajcie, wczoraj pierwsza liga, piątek, nie wiem ile było na minusie, Bartek, ty byłeś na meczu, więc nie wiem, pewnie minus kilka stopni, pada śnieg. Nie było najgorzej, myślałem, że będzie gorzej. Okej, ale wiecie, zastanawiam się, ilu z tych Hiszpanów po raz pierwszy w życiu widziało śnieg? Na przykład, nie? Nie. Ale Bartek, okej. No sorry, no nie sprowadzajmy Bartek, ale do dyskusji Bartek, na temat, no nie łap mnie za słowo. Nie łap mnie za słowo, daj mi dokończyć. To jest kolejna sytuacja, w której może się po prostu, okazuje się, że ta kadra, to co mówicie, jest po prostu źle zbilansowana, tak? Źle stworzona od samego początku. To, co rozmawialiśmy o tym, ja już się wypowiadałem w tym programie na temat mojego zaufania w ten projekt, nazwijmy to hiszpański. Tutaj teraz zarzuty, że drużyna przychodzi obok meczu. No i tu jest właśnie, ja się zgadzam, Grzesiek, z tobą, co powiedziałeś, że trener Sobolewski miał stworzone odpowiednie warunki, ale to, co mówi Bartek, że tutaj się może trzeba szukać gdzieś głębiej, że tu cała ta polityka sportowa, wymiana trenera nie spowoduje polepszenia tej sytuacji, tylko mi się wydaje, że tutaj trzeba analizować o wiele głębiej. Ja powiem tylko tyle. Ta kadra może jest źle zbudowana, jest źle zbilansowana, ale
osiąganie takich wyników nawet z tą złą kadrą, jakie osiągał trener Sobolewski, to jest jego zawodowa kompromitacja i tyle. Można dyskutować nad tym, jak ta kadra została zbudowana, trzeba korekt robić, ale została zbudowana jak została. To w dużej mierze też dzięki Sobolewskiemu została tak zbudowana i wyniki, jakie zostały osiągnięte przez tą drużynę, są kompromitujące dla trenera i tych piłkarzy. Nie wiem, może inny trener by osiągnął więcej. Sobolewski osiągnął tyle, ile osiągnął. Jeśli chodzi o ten śnieg, to naprawdę w Katalonii też pada śnieg, w Hiszpanii na północy też pada śnieg, też są mecze, gdy bywały mecze w lidze hiszpańskiej odwoływane z powodu opadów śniegu. Grano też w bardzo trudnych warunkach. Goku gra w Polsce kilka lat. Inni piłkarze też nie są tutaj, wszyscy są pierwszy raz. To naprawdę nie jest żadnym wytłumaczeniem. W Anglii grają południowoamerykańscy piłkarze w deszczu, w śniegu czasami. Naprawdę takie argumenty, jeśli chodzi o zawodowego piłkarza, w ogóle są nie na miejscu. Nie, no to trenują przecież codziennie w takich warunkach, nie przesadzajmy. No to w ogóle nie kupuję takiego argumentu, że śnieg im przeszkodził w czymkolwiek. No nie, to... Nie, ja nie chcę, żeby zabrzmiało, że ja powiedziałem, że śnieg jest winą, że Hiszpanie grali źle. Jeżeli by nie podobał klimat w Polsce, nikt ich nie zmuszał do przyjeżdżania tutaj. No naprawdę. A Polacy grali dobrze w tym meczu? No, to jest takie samo pytanie. No, pół składu Wisły to byli Polacy. Czy grali, grali lepiej? No grali tak samo. Tak samo słabo. Tak samo słabo oczywiście. Bartek, a wiadomo, że oczywiście bramka była nieuznana w tych końcowych, to była chyba ostatnia minuta, nie? Chyba tak? No dosłownie pod sam koniec tego spotkania. Myślisz, że gdyby ta bramka była uznana, to ta sytuacja, ta atmosfera byłaby zupełnie inna? Ja wiem, że o tym gdybamy, ale no nie wiem, no tak... Tydzień temu, gdyby nie tak. Nie chcę się bawić takie gdybanie, no co by było gdyby, no. Może tak, może nie, no trudno powiedzieć. No generalnie nie zmieniłoby to raczej opinii. Powiedzielibyśmy, że Wisła szczęśliwie zremisowała po bardzo słabym meczu, tak byśmy to określili. Czy doszłoby do dymisji w takiej sytuacji? Nie mam pojęcia. Dobra. Przejdźmy w takim razie do tego, co mówili piłkarze po meczu. Jest możliwość przeczytania twojej rozmowy z Alanem Urygą i jego wypowiedzi pomeczowych. No na pewno słychać też takie duże rozgoryczenie. To, co powiedziałeś, Bartek, o tym, że o tym braku zaangażowania. Sam Alan o tym mówi. Ogólnie ciężko teraz wyciągnąć coś z piłkarzy, nikt za bardzo nie chce rozmawiać, cały czas czekamy na dalsze decyzje w klubie. Z tego co wiadomo, te decyzje mają zapaść najwcześniej w niedzielę. Coś jeszcze poza tym, może inaczej, no podczas rozmowy z Alanem coś jeszcze w tak zwanym offie, coś się udało, Bartek, usłyszeć w niecieczy, czy nikt za dużo nie chciał rozmawiać, ujawniać? Generalnie była taka atmosfera, no, nazwałbym ją chyba przygnębienia. No. Tak bym to ujął. Tam za bardzo uśmiechów, jakiejś, nie wiem, muzyki na full w szatni nie było. I generalnie chyba zdawali sobie zawodnicy sprawę z tego, że wydarzyło się coś więcej niż tylko przegrany mecz. Tak to by chyba można było opisać tą atmosferę. No, taka trochę atmosfera, no, może mocne słowo, ale stypy to przypominało. Więc widziałem już parę takich sytuacji w swojej karierze dziennikarskiej. No myślę, że to jest właśnie jedna z nich, kiedy czuć, że bardzo mocno, że coś się kończy. Ostatni raz coś takiego miało miejsce i obserwowałem coś takiego w Chojnicach po porażce z Chojniczanką w zeszłym sezonie, kiedy wtedy jeszcze Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej bezpośrednio nie podawał się do dymisji, ale to po prostu było już czuć, że ona wisi w powietrzu. No, teraz poszło szybciej. Tak samo było po meczu ze Stalą Mielec i Adriana Guli. Też się trener Gula nie podał do dymisji, ale wszyscy w zasadzie wiedzieliśmy, że to ostatnie jego słowa w roli trenera. Grzesiek, myślisz, że
Radosław Sobolewski nie zaskoczył tylko nas, dziennikarzy, kibiców, tylko też osoby decyzyjne w klubie? Myślę, że zaskoczył trochę, bo na pewno tego chyba nie konsultował przed. Nie sądzę, żeby wykonał telefon przed konferencją do Jarosława Królewskiego, może, ale wątpię. Myślę, że zaskoczył, bo ja myślę, że nawet jeśli Jarosław Królewski rozważał zmianę na stanowisku trenera, to chyba był jednak przekonany, że to dotrwa do końca roku, że tą decyzję będzie można podjąć w miarę spokojnie, bez presji takiej, że mamy następny mecz, że to trzeba zrobić na już i tak dalej, że będzie trochę jak gdyby takiego oddechu, jakieś tam czasu na refleksję. Tymczasem no teraz już został postawiony pod ścianą. Z drugiej strony no też myślę, że Radosław Sobolewski wyświadczył mu przysługę, że sam podjął taką decyzję, ponieważ jak gdyby zdjął z prezesa, z właściciela klubu to odium, że nie dotrzymał słowa, że nie był z nim do końca, ale że to jednak wcześniej trener sam zrezygnował. No tak jak napisałem, no ja projekt Wisła Radosława Sobolewskiego straciłem praktycznie wiarę po meczu, nie wiem, w Tychach, po meczu z Chrobrym Głogów, gdzieś tak. Uważam, że dalsza praca od tego momentu to było tylko i wyłącznie trwanie, bez żadnych nadziei na cokolwiek i po prostu zmarnowano czas, zmarnowano mnóstwo punktów, zmarnowano mnóstwo pieniędzy. Tyle, no. A generalnie teraz już oczywiście jestem mądrzejszy jak każdy z nas, ale po prostu trzeba było rozstać się po barażu z Puszczą Niepołomice i tyle. No to wiadomo, że to z perspektywy czasu. No my, mamy tyle my mamy tyle łatwiej, że wiemy, co się zdarzyło. Oczywiście. No wtedy też nie byłem do końca przekonany, czy myślałem, że to może wypalić. Jakieś szanse temu dawałem, ale no bardzo szybko zwątpiłem. Bartek, to tylko pokazuje, jak te emocje były ogromne w trenerze Sobolewskim, że Alan w rozmowie z tobą powiedział, że oni o tym też dowiedzieli się dopiero z konferencji prasowej o jego decyzji. Wszyscy się dowiedzieli, z tego co wiem. Nikt nie wiedział o tym wcześniej, że tak to będzie wyglądało na konferencji prasowej. No to była taka bardzo krótka konferencja. Kiedy emocje grają, to widać, że trener Sobolewski lubi sprawę załatwiać szybkim cięciem. Przypomnijmy sobie konferencję po meczu z Puszczą Niepołomice, barażem, więc też wtedy nie było pytań, to było krótkie oświadczenie i koniec. No wczoraj było podobnie, zresztą no, akurat w takiej sytuacji jak wczoraj, o ile jeszcze przy okazji meczu z Puszczą można było mieć jakieś tam, nie wiem, żale, pretensje, bo jednak parę pytań warto było zadać przy okazji tego spotkania, no to wczoraj w zasadzie to oświadczenie o tym, że rezygnuje, było tak wymowne i mocne, że tu nie było sensu chyba o cokolwiek jeszcze pytać. Pamiętamy niedawno taką sytuację w polskiej piłce, kiedy trener podał się do dymisji, ta dymisja nie została przyjęta i trener musiał dalej pełnić swoje obowiązki. Oczywiście mam tu na myśli Michała Probierza. No ile wy, panowie, zakładacie taki scenariusz, że coś takiego się w ogóle może wydarzyć? Może Grzesiek, to zacznijmy od ciebie. No, że po prostu Jarosław Królewski nie przyjmie tej dymisji i nie wiem, Radosław Sobolewski będzie musiał poprowadzić drużynę dalej. Próbowałem się na przykład dowiedzieć, kto prowadzi dzisiejszy trening. No, tego mi się nie udało niestety dowiedzieć, no bo to też jest ciekawa sytuacja, jak to może dalej się potoczyć, Grzesiek. Myślę, że dzisiaj jakiegoś treningu nie ma, takiego stricte piłkarskiego, jest pewnie od nowa. Zresztą zasypało tam boisko. Nie sądzę, żeby do tej pory, jeśli w ogóle jakiś trening miał być, żeby tam ktoś to przygotował. Myślę, że to jest po prostu zwykła odnowa, w której nie ma znaczenia, czy na pewno nie odpowiada za nią główny trener. Natomiast jak szacuję, na 0,5%. To znaczy myślę, że Radosław Sobolewski, jak już coś powiedział publicznie, to zdania nie zmieni. Pamiętam, jak w szatni po meczu bodajże z Belgią po awansie na Euro zrezygnował z gry, z reprezentacji, z wyjazdu na Euro też. Potem jakieś tam były jeszcze próby przekonania go do zmiany decyzji, jej nie zmienił. No myślę, że po prostu gdyby on zmienił zdanie teraz, to
ja powiem tak, gdyby on zmienił zdanie, to ja bym stracił do niego cały szacunek, który mam. Myślę, że jeśli się coś powiedziało publicznie raz, to trzeba być już do tego konsekwentnym. Nie można się tak bawić z jakimiś emocjami kibiców swoimi i tak dalej. To jest dla mnie po prostu takie finałowe cięcie. Jeśli mówisz publicznie, podaję się do dymisji, to następną rzeczą, jaką robię po przyjeździe do Krakowa, zgłaszam to na piśmie, wysyłam do klubu i tyle. Jeśli to ma być zabawa w stylu, a ja się podaję do dymisji, a tu prezes mnie przekonał, to niedobrze świadczy o... Niedobrze by o nim świadczyło. No i zresztą sami widzimy, ty przypomniałeś ten przykład Michała Probierza, tam też to na dobre nie wyszło ani Probierzowi, ani Krakowi, więc obaj potem wszyscy, że obydwaj i prezes Filipiak i Probierz potem żałowali, że to się nie skończyło wtedy, jak ogłosił to podanie do dymisji. Bartek, chcesz uzupełnić? Myślę, że ja bym nie dał nawet 0,5% tego, które daje no, to, że tak dałem tylko na zasadzie po prostu. Znaczy, mówię to na pewno. No, w życiu różnie. Mam Radosława Sobolewskiego prawie 20 lat i możemy rozmawiać o różnych jego wadach, zaletach i tak dalej, ale jedno trzeba mu zawsze oddać. On, jeżeli coś mówi, to nie tylko po to, żeby mówić, tylko po prostu jest. Inaczej, jeżeli składa jakieś oświadczenie, podejmuje jakąś decyzję, to jestem po prostu konsekwentny i nie wierzę w to, żeby mówiąc brutalnie i brzydko robił się wariata i wczoraj robił cyrk na konferencji w Niecieczy po to, żeby w sobotę czy w niedzielę nagle powiedzieć, że prezes Królewski go przekonał do dalszej pracy. No, po prostu w to nie wierzę, żeby taki scenariusz miał w ogóle szansę na realizację. Myślę, że możemy się spodziewać po prostu krótkiego oświadczenia w tej sprawie, że dymisja została przyjęta. Jaki dalszy scenariusz? Pewnie do końca roku, myślę, dwa nazwiska w tym momencie mi przychodzą tylko na myśl, że to dociągną. To jest albo Bogdan Zając, asystent Radosława Sobolewskiego, albo Mariusz Job, trener rezerw, który bardzo dobrze pracuje z drugim zespołem. Myślę, że jedna z tych osób będzie prowadzić Wisłę w trzech ostatnich meczach. To z kolei da czas na znalezienie trenera docelowego i taki świadomy, mam nadzieję, i dobry wybór, bo w tej sprawie też mam swoje przemyślenia, ale pewnie jeszcze o tym powiem tutaj. No to ruszmy w takim razie z tymi przemyśleniami, Bartek. Rozpocząłeś ten temat. Cieszy mnie bardzo frekwencja, bo jest nas 500 osób. W to sobotnie popołudnie wielkie dzięki, że jesteście. Podsyłajcie tutaj ostatnie minuty tego programu poświęcimy już bardziej tutaj na udział na czacie, bo też się dzielicie czy na Twitterze swoimi uwagami, czy w czacie właśnie. No to Bartek, to w takim razie te swoje myśli o tym, że uważasz, że albo Bogdan Zając, albo Mariusz Job mogą dokończyć tą rundę, to jest twoje zdanie, tak to... Znaczy, wydaje mi się to najbardziej taki tak... logiczny scenariusz. Ja nie wiem, może już trener docelowy nagle się zjawi, jedzie w niedzielę albo w poniedziałek na białym koniu i mówiąc pół żartem, pół serio. Natomiast no, wydaje mi się, że Wisła już tyle miała w ostatnich latach decyzji trenerskich, które potem no, nie doprowadzały do tego, do czego miały doprowadzić, że warto chyba w tym momencie jednak tą decyzję bardzo spokojnie podjąć i być jej pewnym 100%, że się chce postawić na tego czy innego szkoleniowca. Więc myślę, że skoro zostały tylko 3 mecze do końca sezonu, wszystkie w Krakowie, to dobrze by było, żeby no po prostu decyzję o zatrudnieniu trenera docelowego podjąć na spokojnie. Mhm. Grzesiek, ty masz jakieś swoje typy albo jakieś... A co do jeszcze, bo jakby zapytałeś mnie, no ja uważam, że nie ma czasu też na eksperymenty. Eksperymenty, czyli uważam, że to jest moje zdanie, że trener zagraniczny nie powinien w ogóle być rozważany w tym momencie. Jeżeli Wisła chce jeszcze myśleć w jakikolwiek sposób o walce o ekstraklasę, to nie może zatrudnić trenera, który przyjedzie i będzie się uczył tej ligi. Tu musi przyjść ktoś, kto ją świetnie zna, kto doskonale wie, jakie są realia, kto najlepiej, jeżeli miałby w CV już awans wywalczony, kto wie, jaka jest specyfika właśnie rozgrywek pierwszoligowych i też ktoś, kto potrafi pracować w klubie, w którym jest ogromna presja i w którym każda porażka jest rozkładana na czynniki pierwsze. No, z tym po prostu trzeba umieć żyć na co dzień i umieć pracować.
co w innych klubach nie jest takie, nie niesie aż takiego ciężaru jak Wiśle, więc to powinny być takie, no oczywiście nie mówię już o tak oczywistych sprawach jak jakiś warsztat dokonania, takie czysto wchodząc w szczegóły taktyczne, wizja gry i tak dalej, natomiast no jest kilku trenerów wolnych w tym momencie do wzięcia na rynku, którzy spełniają te kryteria, no trzeba po prostu zastanowić się, stworzyć sobie jakąś listę od 1 do tam nie wiem 5 i spróbować wcielić się w życie. No, swój generalnie jakiś tam profil trenera w poprzedniej audycji już przedstawiłem i on się mniej więcej w 100% pokrywa z tym, co przed chwilą powiedział Bartek, więc tutaj jesteśmy absolutnie zgodni. Ja bym jeszcze tylko dodał do tego, że żaden były piłkarz Wisły. Z prostego powodu myślę, że to na starcie byłoby już tak ogromne obciążenie dla niego, że nie warte podjęcia ryzyka. Więc tu jeszcze bym tylko dodał jeden taki element. Ja jedynego układu. Kandydata z tej listy, o której mówimy, który spełnia te kryteria. No, ja mimo wszystko wolałem Radosława Sobolewskiego zapamiętać jako jednego z najbardziej walecznych piłkarzy Wisły niż jako jednego z najgorszych trenerów Wisły, z jakich miałem okazję pracę śledzić, więc po prostu nie chciałbym sobie psuć wrażenia kolejnym piłkarzem, którego ceniłem, a który niekoniecznie sobie radzi jako trener, więc mówię, bo chciałbym generalnie, żeby to był ktoś generalnie spoza wiśleckiego środowiska, bo po prostu myślę, że taki płodozmian jest czasami potrzebny i przyszła pora na to, żeby taki właśnie płodozmian zrobić. Oczywiście ja mam nadzieję, że Jarosław Królewski naprawdę bardzo przyłoży się do wyboru trenera. On tak w tych swoich takich wypowiedziach, postach w trakcie sezonu tak trochę według mnie deprecjonował rolę trenera. Mówił, że to nie ma aż takiego wpływu, że on będzie rozwijał trenera, że chce uczyć. W klubie nie ma czasu, Wiśle, Kraków, trener nie ma czasu na naukę. Trener Wiśle musi od razu wygrywać i tyle, nie ma czasu na naukę. Generalnie zasada jest prosta, w klubie można mieć wszystko, jak się nie ma dobrego trenera, to się nie ma wyników. W klubie piłkarskim można nie mieć praktycznie nic, a jak się ma dobrego trenera, to się ma wyniki. To jest cała filozofia funkcjonowania piłkarskiego klubu. I to jest najważniejsza decyzja, jaką właściciel klubu może podjąć, czyli wybór trenera. Jeśli tutaj się nie trafi z wyborem, to mówię, można mieć miliardy na transfery i można to przepuścić. W futbolu nie ma pieniędzy, których nie można spalić w piecu. Jak się nie ma do odpowiednich ludzi w sztabie szkoleniowym, w pionie szkoleniowym, odpowiedzialnym za politykę sportową. Bo istotą klubu sportowego jest osiąganie wyników sportowych. Nie marketing, nie inne tysiące rzeczy, nie sklep, nie catering, tylko po prostu to, co się dzieje na boisku. Reszta to są wszystko dodatki. Tamte sprawy są oczywiście bardzo ważne, ale jak nie ma wyników na boisku, to się nic, to wszystko jest po prostu nieważne. Nie wiem, kto będzie tym trenerem. Ja trochę się boję tego momentu, bo teraz naprawdę są jeszcze takie dwa ważne mecze, w których naprawdę można prawie wszystko przegrać. Bo jeśli Wisła nie zapunktuje, nie wygra tych dwóch najbliższych meczów ligowych, to sytuacja i będzie po prostu tragiczna. Ja wtedy nie wiem, czy tu jakiś dobry trener będzie chciał przyjść. Chyba że dostanie perspektywę pół roku, owszem, walczę, próbuję walczyć o awans, ale tak naprawdę rozliczajcie mnie od przyszłego sezonu już. A tak nie wiem, czy jakiś trener renomowany, który zostanie Wisłę z 25 punktami po 19 meczach, będzie chciał tu przyjść i będzie narażony na to, że na ocenę, że nie wywalczył awansu. Więc te dwa mecze jeszcze też są według mnie kluczowe i też trzeba też podjąć mądrą decyzję, kto to ma zrobić. Owszem, będzie to pewnie opcja wewnątrzklubowa, ale ta opcja jest tak samo ważna jak wybór trenera potem takiego długofalowego. Tu też musi być dobra decyzja na te dwa mecze. Kto ten pożar
przynajmniej częściowo będzie w stanie ugasić. Dostaję tutaj informację, że jest u mnie z internetem. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Tutaj jakiś złośliwy chochlik mi chce podgryźć kabel do internetu. Poddajemy się i jedziemy dalej. No panowie, tutaj na ankiecie zdecydowanie wygrał Marcin Brosz, jeżeli chodzi o nazwisko trenera, potem Kazimierz Moskal, a ja chyba też się skłaniam ku opcji, żeby to był trener bez przeszłości Wiśla, zupełnie świeża osoba. Bartek, też w swoim tekście pisałeś właśnie o tej niedzieli, też bezpośrednio od Jarosława Królewskiego, że najwcześniejsze decyzje są, będą w niedzielę, czyli jutro. Ale tak jak powiedział Grzesiek, no tutaj cały czas Wisła ma o co mecz w Pucharze Polski. Z drużyną umówmy się na pewno w zasięgu. Są dwa ligowe mecze u siebie. Tutaj cały czas trzeba, jakby ta drużyna musi cały czas trzymać rękę na wodze, bo Wisła cały czas w tym grudniu ma, to jeszcze wszystko nie musi wyglądać tak czarno, jak się to teraz wydaje. No, mówiłem o tej niedzieli, pisałem o tym w tekście, no bo taki miałem jeszcze informację na wczorajszy wieczór, noc i no i nic się nie zmienia póki co, jeżeli chodzi o jakiś dopływ informacji nowych w tej kwestii, aczkolwiek no nie dałbym sobie, znając życie i Wisły Kraków, uciąć nawet paznokcia, że coś może nie zmienić i nagle nie przyspieszą wydarzenia w tej kwestii. Różne rzeczy w życiu widzieliśmy przecież. No dobrze, na razie tym terminem jest niedziela. No a co do tego, o czym mówiłeś w drugiej części, no to się zgodzę z tym w 100%, że trzeba te mecze po prostu wygrać, awansować w Pucharze Polski i postarać się pokonać Górnika Łęczna i Polonię Warszawa na swoim terenie, bo też się zgadzam z Krzyśkiem, że to może być narzędzie dla nowego trenera, żeby skutecznie wiosną jednak walczyć o awans, a brak punktów, szczególnie w tych meczach ligowych, może to zadanie utrudnić. Póki co sytuacja jest lepsza niż rok temu o tej samej porze, jeżeli chodzi o straty, mimo tego fatalnego meczu wczorajszego w Niecieczy, więc jest szansa ją jeszcze poprawić na koniec roku i dobrze, żeby Wisła po prostu i jej piłkarze trochę ułatwili zadanie temu trenerowi, który tutaj przyjdzie za moment i podejmie pracę z tym zespołem, bo to może się okazać rzeczywiście klucz do wszystkiego na wiosnę. Ja chcę tylko przypomnieć, że Wiśle tak naprawdę brakło w zeszłym sezonie 2 punktów do awansu bezpośredniego i oczywiście możemy i pewnie przez lata będzie wspominane to spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, ale tak naprawdę ja stoję na stanowisku, że to jesień i punkty gubione z dołem tabeli, z Sandecją, z Chojniczanką, to była główna przyczyna tego, że Wisła rok temu nie awansowała do Ekstraklasy. Oczywiście Górnik Łęczna nie jest dołem tabeli, Polonia może trochę niżej, ale no nie zmienia to faktu, że Wisła dla poprawy też takiego ogólnego nastroju wokół klubu, zespołu, no wszystkiego, no tak naprawdę grania tymi dwoma meczami, żeby w takim lepszych nastrojach udać się na przerwę i bardziej bojowych zacząć przygotowania do rundy wiosennej, bo wiemy doskonale, jak to w tej chwili w Polsce wygląda. Te przerwy nie są tak długie. W połowie grudnia kończy się granie, 2 tygodnie urlopu, w styczniu się zaczną przygotowania, a w lutym już gramy, więc czasów wbrew pozorom wcale dużo nie będzie. A ty właśnie, że to może być rewolucja, właśnie, że cały ten piąstkowy ulegnie właśnie rewolucji chyba, tak? Takim dużym zmianom. Nie mam takiej informacji, nie chcę spekulować, natomiast będę to powtarzał do znudzenia. Wiśle jest potrzebna dyskusja na temat polityki sportowej, no bo ona jest po prostu nieudana w ostatnich latach. Nie ma to, bo możemy mówić o piłkarzach X, Y, Z, o tym, że ktoś nie wykorzystał jakiejś szansy w jakimś meczu, ale no tak jest, no, na końcu jest wynik. Wisła w ostatnich sezonach spadła z Ekstraklasy, nie awansowała do niej i dzisiaj jest w takiej sytuacji, że odchodzi trener, ponieważ wyniki w kolejnym sezonie są niezadowalające. Świadczy to o tym, że zawodnicy
nie wiem, trenerzy, wszystko, co dotyczy jakby tego, tej części sportowej, no nie do końca się zgadza i czy się nie zgadza po prostu, no bo wyniki są dużo poniżej oczekiwań i mocno rozczarowujące dla trenerów, dla kibiców i całego środowiska wiślackiego, więc no musi się rozpocząć w tej kwestii dyskusja, co zrobić, żeby to było, nie, tak nie wyglądało, żeby było lepiej. Dla mnie też jeszcze kluczowe będzie w tym, co mówisz, czy, bo to się de facto sprowadza do jednego, czy wraz z Radosławem Sobolewskim powinien nadejść Kiko Ramirez. No, pytanie jest proste, czy nowy trener będzie akceptował współpracę z dyrektorem sportowym? Generalnie w idealnym świecie jest tak, że to dyrektor sportowy szuka trenera i przedstawia go zarządowi. Tutaj myślę, że to jest co najmniej praca zbiorowa, a myślę, że decyzję nie podejmie jednak dyrektor sportowy, tylko właściciel. Kiko Ramirez kiedyś mówił, że on nigdy nie chce zastąpić Sobolewskiego w roli trenera, bo też takie głosy się pojawiają, bo to by znaczyło, że źle wykonał swoją robotę jako dyrektor sportowy, więc skoro Radosław Sobolewski odchodzi, podaje się do dymisji, to on też się musi nad swoją pracą zastanowić. Myślę, że swoją pracę jako dyrektor sportowy w letnim oknie transferowym w drugiej połowie roku wykonał źle, tak samo źle jak Radosław Sobolewski jest współodpowiedzialny za to, jaki osiąga drużyna, osiągnęła wynik, jakie wyniki osiąga, więc tutaj też według mnie trzeba się zastanowić, jeśli ma to być trener, który po prostu ma mieć mocną pozycję w Wiśle i ma być jakąś taką nadzieją, to też on musi mieć jakąś chemię z dyrektorem sportowym, bo jeśli jej nie będzie, to taka współpraca nie ma sensu, więc myślę, że to musi być tutaj na tym etapie, na tym poziomie też rozpatrzone. No oczywiście jak przyjdzie inny dyrektor sportowy, inny trener, no to siłą rzeczy ta cała polityka sportowa klubu się zmieni, no bo będą ją realizować zupełnie inne osoby. Dobrze. To cały czas opieramy się oczywiście na gdybaniu, na tym, co się wydarzy w przyszłości. Czekamy cały czas oczywiście na decyzję Jarosława Królewskiego. Tak, Bartek, żeby nie było aż tak cały czas mistycznie, poszukajmy może czegoś, jakiegoś takiego światełka w tunelu. Ty jesteś ciekawy, jak ta drużyna będzie wyglądać, jeżeli nie zmieniłby się skład personalny pod wodzą innego trenera? Twoje doświadczenie dziennikarskie, jak to wyglądało w przeszłości, jeżeli chodzi o ten efekt nowej miotły w Wiśle Kraków? No pewnie, że jestem ciekaw, no jak każdy. No, różnie to bywało, tak by to można chyba najprościej ująć. No, czasami przynosiło dobre skutki. Nie wiem, chyba ten taki przykład najlepszy to jest ten czas taki końcowy Maćka Stolarczyka, który wpadł wtedy zespół, pamiętacie, wpadł taki korkociąg porażek. Przyszedł trener wtedy nieoczywisty jak na Wisłę Kraków, czyli Artur Skowronek. Początek wcale nie miał jakiś tam, powiedzmy, rewelacyjny, bo jeszcze były porażki, no ale jednak potrafił natknąć ducha w ten zespół. Owszem, później w zimie dostał też fajne transfery, jeden, drugi, które tak ten zespół troszeczkę jeszcze mocniej nakręciły do dobrej gry i utrzymał ostatecznie drużynę wtedy w ekstraklasie, więc wtedy ten efekt nowej miotły nawet nie w pierwszym takim uderzeniu, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, na początku jeszcze były porażki, ale w tym takim głównym celu został osiągnięty, czyli Wisła po prostu pozostała wtedy, utrzymała się wtedy w ekstraklasie. No więc czasami takie ruchy rzeczywiście pomagają. Nie jest żadną tajemnicą, że w futbolu trener odgrywa dużą rolę. Czasami zespoły teoretycznie słabsze potrafią być scementowane przez taką osobę, potrafią osiągać wyniki wręcz ponad stan. Nawet w naszej lidze mamy mnóstwo takich przykładów. Pierwszy taki, który mnie się nasuwa osobiście, to Stal Mielec w niedawnym czasie trenera Majewskiego, z której wyciągane były coraz ważne elementy, ważni zawodnicy, a on potrafił wciąż ten zespół stawiać na nogi i właśnie robić moim zdaniem wyniki ponad stan, za co wielki szacunek się trenerowi Majewskiemu należy, więc
powtórzmy to jeszcze raz, co już w tym programie chyba wybrzmiało dzisiaj, że to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, ta, która zostanie niedługo podjęta, ponieważ ona tak naprawdę określi przyszłość Wisły na najbliższe miesiące i, a kto wie, czy nie na lata. No, taki najlepszy przykład, jeśli chodzi o nową miotłę w Wiśle i nie wiem, czy chyba nie najlepszy w ostatnich kilkunastu latach, to był Dariusz Wdowczyk, który no, był przyjęty z ogromnym sceptycyzmem także przeze mnie, a w jego przypadku można powiedzieć, że to zadziałało natychmiast, bo on wygrał pierwszy mecz, drugi, chyba trzeci, ale po prostu no, ta drużyna jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęła wygrywać. Inna sprawa, że skład tej drużyny wtedy był jeszcze mimo wszystko całkiem fajny, całkiem niezły i tam naprawdę wystarczyło tylko odpowiednio te klocki poustawiać, żeby ta drużyna zaczęła lepiej grać, ale trzeba mieć po prostu nadzieję, że Jarosław Królewski dokona tym razem dobrego wyboru. Ostatnio Wisła nie miała szczęścia do wybierania trenerów. Ale wiesz, to od wielu, wielu lat i to nie tylko Jarosław Królewski, ale wszyscy, którzy wybierali trenerów właściwie poza Arturem Skowronkiem w pierwszej fazie jego pracy, to uważam, że była wtedy dobra, nieoczywista zresztą decyzja, bo taka trochę nawet zaskakująca, ale ona finalnie przynajmniej na tę pierwszą część, na ten pierwszy sezon okazała się trafna, oby teraz Wisła równie dobrze trafiła. Tak a propos trenera Wdowczyka, to też był wtedy przykład, no, że trener musi mieć też tak zwanego farta. To jest coś, czego się żaden trener nie nauczy. No, no po prostu albo ktoś to ma, albo tego nie ma. I nie wiem, czy pamiętacie okoliczności właśnie tego zwycięstwa, o którym Grzesiek mówi, bo to, jeżeli pamięć nie mówi, było z Piastem Gliwice. Mecz kolejny. Nie, Bartek. Nie? Według mnie to było w Niecieczy pierwszy mecz 4-2. Oni potem wygrali chyba z Piastem. No nie wiem, tak to do sprawdzenia. Wiem, że to był taki mecz, którym nie szło, tak jak w Wiśle w tych poprzednich meczach i Patryk Małecki takim strzałem rozpaczy. Po rykoszecie piłka wpada w 94 minucie, wygrana 1-0. No i od tego momentu chyba się nawet seria zaczęła Wisły, taka no, zwycięstw. Ale to rzeczywiście być może było tak, jak mówisz, w pamięci już. Znaczy ja mam jakoś wrażenie, że pierwszy mecz był w Niecieczy, ale może też się mylę, już tak nie pamiętam dokładnie. Ach ta Nieciecza. cały czas się gdzieś przewija. Grzesiek, bo ten klub jak tlenu potrzebuje tego sukcesu sportowego, tego, żeby na boisku się wszystko zaczęło układać, bo teraz cały czas jakieś trupy z szafy, niektórzy piszą, że spod szafy wylatują niezapłacone faktury. Tak jak napisałeś dziś, że gdyby były wyniki, gdyby była duża frekwencja, gdyby był taki dobry klimat, dobry nastrój, to temu klubowi funkcjonowałoby się po prostu o wiele... Coś na Marcin uciekł. Ale chyba wiem, o co ci chodzi. Jeśli chodzi o to pytanie, to postaram się na to odpowiedzieć. Ja uważam, że to jest, na czym klub ma zarabiać? Na występach piłkarzy. Piłkarze mają osiągać dobre wyniki po to, żeby klub zarabiał. U nas jest takie myślenie, a właściciel ma dokładać pieniądze ze swojej kieszeni i piłkarze za nic nie odpowiadają. Ja to w ogóle jestem zwolennikiem radykalnych środków i wpisywałbym kontraktom pensje piłkarzom, żeby pensje, kontrakty piłkarzy były uzależnione nawet nie od wyników, nie od punktów, ale od tego, ile ludzi przychodzi ich oglądać. Jeśli po prostu jest, nie wiem, frekwencja 20 tysięcy na meczu, to piłkarz dostaje wtedy jakiś tam bonus w kontrakcie, a nie za to, że nawet punkty. Bo czasem drużyna może przegrywać, ale jeśli fajnie gra i kibice przychodzą i klub na tym zarabia, no to jest okej, okay, nie? No, znaczy nie? Może nie do końca, no ale o to chodzi, żeby po prostu zarabiać na graniu w piłkę nożną, na widowisku, jakim jest mecz piłkarski i za to odpowiadają piłkarze. Resztę wszystko to jest po prostu, to są jak gdyby segmenty pomocnicze. Dlatego piłkarze muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jak oni nie wygrają meczu w Bielsku, jakby wygrali mecz w Bielsku, to na mecz z Katowicami by przyszło 20 tysięcy i wtedy nie byłoby jakichś problemów z wypłatami dla nich,
a gdyby wygrywali wcześniej przynajmniej ten co drugi mecz, który zawalili, zremisowali albo przegrali, to ta frekwencja naprawdę byłaby byłaby zdecydowanie większa i klub miałby za co płacić rachunki. No, to jest przedsiębiorstwo. Produktem tego przedsiębiorstwa jest mecz i wynik drużyny. Jeśli sobie tego piłkarze, trenerzy nie uzmysłowią, to po prostu każdy klub będzie kiedyś przeżywał jakieś problemy, zwłaszcza w Polsce, bo w Polsce nie ma takich aż tak bogatych właścicieli, że mają zasoby finansowe takie, że będą zawsze zasypywać dziury budżetowe spowodowane tym, że piłkarze nie wypełniają na boisku swoich obowiązków. To może dodam tyle. Grzesiu, miałeś rację, Fener Dobczyk debiutował w meczu z Brukbetem, to ja się pomyliłem, także tutaj woli wyjaśnienia, a co do finansów, no akurat przed meczem z Brukbetem to piłkarze nie mieli na co narzekać, wszystkie zaległości zostały wyrównane, więc tak, a poza mogli tym skoncentrować się tylko i wyłącznie na grze w piłkę nożną, wykonywaniu po prostu swoich podstawowych obowiązków, jakim jest wyjście na boisko, koncentracja przez pełne 90 i więcej minut i ambitna postawa, tylko tyle. Poza tym piłkarze mieli jasno obiecane, że do końca listopada zaległości zostaną... Tak, to nie jest tak, że to się nagle stało, że była jasność. Oni byli jasno informowani, tak, że... mówił o tym między innymi Igor Łasicki w jednym z wywiadów. To zostało dotrzymane, więc tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. Klub też ma jakieś określone terminy wpływów. To nie jest też tak, że tam gotówka cały czas wpływa. Też ktoś klubowi nie płaci faktur. Klub też spodziewa się, kiedy dostanie pieniądze, kiedy będzie miał środki. Piłkarze byli o tym cały czas jasno informowani, wszyscy wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze i w tym terminie te pieniądze dostali. Także tutaj rozmowy na temat tego, że tam jakieś półtora miesięczne zaległości były i to nie wobec wszystkich piłkarzy, to nie mają najmniejszego sensu i nie są żadnym alibi. Dobra, panowie, słuchać mnie teraz? Tak. Dobra, to kończymy powoli program, słuchajcie, bo internet płata mi figla. Bardzo wyczerpaliśmy ten temat. Prawie ponad 1500 osób przewinęło się dzisiaj przez nas program. Teraz prawie 600 na żywo. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dzięki wam, że tak szybko się zorganizowaliśmy i porozmawialiśmy. Przeważnie w poniedziałki, znaczy przeważnie, no 99% spotykamy się w poniedziałki o godzinie 14. Co będzie z poniedziałkowym programem? Jeżeli będą jakieś duże zmiany w Wiśle Kraków, to myślę, że wtedy też uda się spotkać, ale to będą decydować się najbliższe. Myślę, że jakieś zapadną jutro, więc jak najbardziej. To będziemy jeszcze się na pewno tutaj dogadywać, ale w każdym razie spotykamy się przeważnie w poniedziałki, znaczy no przeważnie, zawsze w poniedziałki o godzinie 14, chyba że są jakieś nie przewidziane okoliczności. Grzegorz Wojtowicz był dzisiaj z nami. Grzesiu, dziękujemy bardzo za twój głos. Dziękuję bardzo. Bartek Karcz, dzięki Bartek. Dziękuję również. Kiwam jeszcze raz wszystkim Mateuszowi za realizację. Pozdrowienia i do zobaczenia.